Są takie chwile, czy stresu jak stańczyk, lekko na duszy, a serca nam daje. Zawsze z uśmiechem bawisz się, tańczysz, wymóż się, kładać się obyczaje. Tylko raz w roku są letnie wakaje, choć chcę się uczyć, to pomyślę zawsze. Twój uśmiech łagodzi obyczaje. Proszę bardzo, jakieś śmienie, prawda? Dwóch starszych panów, a sobie spokojnie rapują. Witam was bardzo, bardzo serdecznie na spotkaniu z uśmiechem. Od razu przedstawię wam kogoś wyjątkowego. Oto przed wami profesor uśmiechu racjonalnego, czyli rozumnego. Współzałożyciel legendarnego kabaretu Tej. Duma Poznania, jak chodzi o kabaret. Kto słyszał o kabarecie Tej, ręka do góry? No brawo, wspaniale, nawet pan kamerzysta słyszał. Przed wami profesor uśmiechu racjonalnego Aleksander Gołębiowski. Brawa, proszę bardzo. Pamiętajcie, każdy profesor kocha oklaski. Dziękuję, dziękuję. Kochani, ja się musiałem zajęć. No kolega, asystent. Aha, słuchajcie, każdy profesor powinien mieć swojego wspaniałego asystenta. Otóż on, ja się mu teraz zaraz odzajemnie, tak bym pięknie przedstawił Państwu tutaj, to ja powiem o nim też parę słów. Słuchajcie, jest to wspaniały satyryk, piszący genialne teksty dla radiowej trójki, dla telewizji i dla najwspanialszych artystów, takich jak ja. Panie profesorze, ja teraz miałem się kłaniać, a to co pan zrobił, to co to było? To był żart profesorski. Tak jest, ale teraz kochani. To jest, słuchajcie, magister uśmiechu swawolnego Andrzej Czerski. Mam dla was niespodziankę. Otóż wyobraźcie sobie, że profesor, jak każdy profesor, uwielbia muzykę klasyczną. Oczywiście. W zeszłym roku był rok Chopinowski. Naprawdę. I on kocha Chopina, Mozarta, Beethovena, Bacha, ale też niespodzianka polega na tym, że profesor również oprócz muzyki klasycznej uwielbia rapa. Słuchajcie, on kocha hip-hopa, a z hip-hopa najbardziej lubi hopa. Twój uśmiech łagodzi obyczaje. I teraz ten temat przybliżę, rozbierze na czynniki pierwsze, jak to się mówi, mój wspaniały asystent. Ja? Oczywiście. Proszę nas wytłumaczyć młodzieży, co to jest uśmiech i czym się ten uśmiech charakteryzuje? Uśmiech to jest zewnętrzny wyraz wewnętrznych emocji, prawda? Jak czujemy się bezpiecznie, jak jest nam miło, to wtedy się uśmiechamy, prawda? Wszystko się uśmiecha. Ale słuchajcie, bardzo ważna uwaga, chodzi nam o prawdziwy, autentyczny uśmiech. Prawdziwy? Taki spontaniczny, a nie sztuczny rekord. Nie prześmiewczy, głupi śmiech, bo taki śmiech jest najczęstszą reakcją idiotów. To jest taka próba przez na przykład Jugendem. A, oczywiście. A potem przez Mantale i tańczę z gwiazdami. Także macie teraz niebywałe możliwości do tego, żeby sprawdzać, czy jesteście utalentowani. Tak jest. Możecie być obowiązany ze swoim, dlaczego w swoim
Dziękuję. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Słuchajcie, Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wyczyniał swawole, ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając, między stoły, stołki gonił, uciekał, wywracał koziołki, strzelał. I trąbił. I krzyczał do znoju. Lek, lek, kolejosz, lek, lek, kolejosz, lek, lek, kolejosz. Bilans musi wyjść na zero. Wracają do nas uśmiechy, ale wracają do nas też złe zachowania, pamiętajcie. Słuchajcie, tak jak wspomniałem, Paweł i Gaweł, każdy z was przynajmniej raz kiedyś usłyszał. Ale warto wiedzieć, idąc przez życie, szczególnie czując się człowiekiem kulturalnym, kto napisał taki piękny wiersz? Czy ktoś z was wie, to jest konkurs? Rapujący papier, proszę bardzo. Gdy ktoś robi lipę lub jest niczym wiśnia, burzy się właśnie, a błędą zwyczaje. Po co się kłócić? Lepiej na wyśmiać. Twój uśmiech łagodzi obyczaje. To piękne zdanie, słuchajcie. Pamiętajcie o tym zdaniu. A teraz posłuchajcie materiału konkursowego. Uwaga, uwaga, teraz już dość żartu. Nawiązujemy do teatru antycznego, czyli do teatru, jaki pierwszy powstał. Pierwszy teatr, jaki tylko sobie wymyślili ludzie, to był teatr antyczny. I tam bardzo ważną rolę odgrywał chór. Poprosimy na scenę chór. Chórze! Chórze, chodźcie tutaj do nas. Oto chór. Czyli możemy zacząć, tylko gąbniesz królowo i zaczynamy. Mam gąbnąć, tak? Gąbnąć. Ojej. A bardzo ładnie ci poszło. W królestwie smutnych magnolii wszystkich wciąż głowa boli. Oj, boli! Rzekła królowa. Król na to. A to krowa. Nie, to dopiero od rana w głowie wciąż pęka bania. Oj, brzydko, jak tak możecie? Być może słuchają dzieci. No bardzo ładnie, jak napisz. Brawa! Brawa! Proszę. W królestwie telewizory puszczają same horrory. No i w związku z tym drą się tam wszyscy jak gacie. No to nie czyj się, stary wariacie. Być może słuchają dzieci. Aż król powiedział. Dość. Hola, tu trzeba wezwać doktora. Po co? Nic nie pomoże. Byli już wszyscy doktorzy. Co ty pitolisz, mój królu? Brzęczysz jak pszczoła w kulu. Oj, brzydko, jak tak możecie? Być może słuchają dzieci. Chórze! 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 Chórze, my wiemy, że brzydko, że złość, że agresja, że wstyd to! Lecz jak ma być miła, dobra i grzeczna, gdy boli głowa? Królestwo Magnolii jest chore! Chodźcie i leczcie, doktore! Doktore! Chodźcie, chodźcie! Doktore, do doktorowa staje przy chórze. Tak. A wypisujecie dobrze recepty? No to dobrze. Uwaga! Doktor światowej sławy przybył tutaj z Warszawy. A wy płaszczecie z Warszawy?